dzisiaj każdy ma w domu już nawet łącze 150 megabitów. W Szczecinie można sobie kupić, więc... Ten? Gdzie? Bez polu. Do światła, żeby to trzeba. No. Symetryczne. No. Symetryczne to megabit. No. Uroki światłowodów. Minis 3. 2004 rok. To jest przełom. Jeżeli to, co oni sobie założyli, się uda, to o Minixie usłyszymy za jakieś 10 lat faktycznie i to będzie coś, to będzie olbrzymie osiągnięcie. Postanowili sobie opracować system operacyjny, który będzie w stanie sam się naprawić. I to nie tylko jak kernel panik czy coś, nie ma problemu, zrobimy sobie auto restart, już się naprawiliśmy, nie o to chodzi. Nawet w momencie, jeżeli zdarzą się powtarzalne błędy w oprogramowaniu na poziomie użytkownika, system ma sobie z tym poradzić. Nawet do tego stopnia, że będzie potrafił naprawić kod. Dzięki temu, że to będzie, jest założenie, że będzie korzystał tylko z otwartego oprogramowania, bo tylko wtedy może to zrobić. Minix ma dwa systemy instalowania aplikacji. Albo korzysta z paczek binarnych, już spakowanych, sobie instaluje tak jak powiedzmy w Debianie, czy w jakiejkolwiek innej binarnej dystrybucji Linuxa, albo instaluje go z paczek źródłowych, tak jak jest BSD. Nie wiem, czy mieliście okazję. Generalnie ściąga się paczkę, tarwala, ale aplikacja jest generalnie budowana na miejscu. Niektórzy użytkownicy Linuxa oczywiście też to znają, tak? Jetowcy, Slackware'owcy i tak dalej, no to też to znają. W takim momencie, jeżeli mamy kod źródłowy już u siebie na dysku, program sprawia problemy, ma powtarzalne, wyrzuca powtarzalne błędy na poziomie programu, na poziomie użytkownika, jądro systemu ma sobie poradzić z tym, żeby to naprawić. Niezłe wyzwanie, nie? Ale tylko życzyć powodzenia. Jak będą mieli dalej, powiedzmy, 40 tysięcy deweloperów, którzy faktycznie się z lat wezmą, no to za 10 lat możemy o tym usłyszeć. To może być kolejną bazą dla kolejnego Torvaldsa, tak? Nikt nie mówi o tym, że Minix się pojawi na komputerach korporacji. Tylko będzie gdzieś zapalnikiem dla takiego Torvaldsa. Niemal wszystkie sterowniki urządzeń udało się przenieść do przestrzeni użytkownika. To już jest wyczyn dzisiaj zrobiony i to faktycznie działa. Można ubić sterownik na poziomie użytkownika i to nie ruszy w ogóle jądra systemu. Fajna zabawa. Nawet jak ktoś chce się pobawić na maszynie wirtualnej, to warto sobie to sprawdzić. Bo naprawdę można niezłe jaro. Znaczy, to jest powiedzmy, to ma dużą podatność dla hakerów, tak? Tych czarnych kapeluszy. No bo to można zrobić niezłe kuku gdzieś tam po stronie firmy, czy po stronie jakiegoś użytkownika, ale to jest ciekawe z tego względu, że nie jesteśmy w stanie wysypać systemu. Sterownik nie jest w stanie wysypać nam systemu. To jeszcze za czasów, jak kiedyś używałem Windowsa, to była największa bolączka. Tak, blue screen najczęściej wiązał się z błędem sterownika. Każdy sterownik jest wywoływany jako nowy proces. O tym było dużo mówione, jak się Pawista pojawiała. Tak, że chcemy na przykład tam pewne rzeczy jako nowe procesy wrzucać, nowe, jeden po drugim, żeby w razie problemów można było ubić jeden proces i to nie rusza reszty systemu. To jest mniej więcej ten sam zamysł, gdzieś tylko jednym wyszło, innym nie wyszło. Mniej niż 4000 linii kodu samego jądra. Pamiętamy poprzednio, 62 tysiące linii kodu całego systemu. Tutaj zeszli do 4000 linii kodu samego jądra. Gdzieś między drugą a trzecią wersją powiedzieli, no dobra, student zrozumie kod, jest fajnie napisany, fajnie skomentowany, tylko weź przeczytaj 62 tysiące linii kodu, nie? No to chyba coś nie w temacie. No i stwierdzili, że 4000 linii kodu troszeczkę mniej będzie w sam raz. Już przy trzeciej wersji ponad 500 programów znanych z innych Unixów i Linuxów. To jest to, co wcześniej wspomniałem, całe to dno. Wszystkie programy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, są w Linuxie. No 500 programów, myślę, że jakbyśmy razem zebrali i wymienili wszystkie aplikacje, których używamy, wszystkie narzędzia w Unixach i Linuxach, to i tak byśmy 500 wybrali. No więc każdy chyba znajdzie, do czego używa. Nigdy więcej nie użyję przycisku resetowania komputera. Takie hasło im przyświeca dzisiaj, takie hasło im przyświeca na ten najbliższy czas, kiedy chcą stworzyć system operacyjny, który będzie się sam naprawiał. I to tyle. Jeżeli ktoś chce zobaczyć pełne źródła systemu Minix3.org, tam jest cały appendix z tego, z książki Tannenbauma, gdzie są powycinane na przykład linie assemblera, to co jest na przykład kompletnie niezrozumiałe, potrzebuje wiedzy studenta i tak dalej, a cała reszta jest ładnie opisana, ładnie pokomentowana, warto tam zajrzeć.
Ale jeżeli nikt nie będzie tego rozwijał z Was, ani nie jestem zainteresowany, to warto rzucić okiem, jak wygląda tam powiedzmy 11, bo teraz około 12 tysięcy linii kodu jest całego systemu. Sam kernel to jest poniżej 4 tysięcy. Przejrzeć 11 tysięcy linii kodu to naprawdę nie zajmuje dużo czasu. Godzinka, półtorej, to nawet można trochę poczytać tych komentarzy i faktycznie te mechanizmy gdzieś tam są opisane. Może się przydać na przykład na jakiś referencik czy na coś, proszę bardzo rzucić okiem. Ok, dzięki serdeczne. Tutaj nie ma wpisanego się do mnie chwilę przerwy, kawa, debata, ciastka, wody z jakiejś oficjeli z Antinoxa, ja nie bardzo wiem, jak go przedstawić. No tak jak już Michał zaanonsował prezentację o Antinoxie, najpierw się przedstawię, nazywam się Bartłomiej Piotrowski. No nie jestem deweloperem, jestem, tak się nazywa Antinoxie, zaufany użytkownik. Zaufany użytkownik zajmuje się paczkami, repozytorium społeczności. I generalnie to wszystko, co robi zaufany użytkownik, nie jest to tak dużo, więc ciężko nazywać go deweloperem. Przedstawię tak trochę ogólnie Archa, nie będzie to nic tak naprawdę szczegółowego, parę rzeczy pominę. No zachęcam do spróbowania, bo to jest bardziej próbowanie niż używanie czegoś, co ma być produkcyjnym systemem. Czym jest Arch? No tak jak łatwo się domyślić po nazwie, po członie Linux w nazwie, jest to dystrybucja Linuxa. Rozwijana od 2002 roku, powstała, znaczy stworzył ją Judd Winnett, nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Autor inspirował się generalnie Kruxem. Bardzo mu się podobała prostość jego systemu, prostota. No, zbudował pierwszą wersję na Linux from scratch. Potem zaczął dopiero rozwijać menedżer pakietów. Więc na początku, znaczy no dalej to jest prowizorka, nie oszukujmy się. Takie najważniejsze cechy Archa. Arch nie jest wydawany tak jak większej dystrybucji, jest to dystrybucja ciągła. Jeżeli instalujemy system z płyty instalacyjnej, to tak naprawdę instalujemy tylko jakąś tam migawkę obecnych repozytoriów. Więc no, teraz akurat wyszedł nowy obraz instalacyjny. Jeszcze 2 miesiące temu wyglądał tak, że obraz miał ponad rok i ciężko było postawić na tej zasadzie sprawny system. Kolejna cecha, Bleeding Edge. Czego to dotyczy? Oczywiście niestabilności kochanego systemu. Wszystkie pakiety starają się deweloperzy i zaufani użytkownicy, żeby każdy program był w najnowszej dostępnej wersji, często testowej. No i te wszystkie pakiety są optymalizowane dla dzisiejszych procesorów. Próbowałem trochę się bawić na starszym komputerze. No da się, bo to jest lekki system, no ale generalnie teraz to jest system bardziej pod 64-bitowe procesory. Arch dorobi się własnej filozofii, żeby można było się wyłgać przed użytkownikami, gdy coś nie działa. Tak jak już powiedziałem, prostota. Prostota na innej zasadzie niż jest przykładowo Ubuntu. Po zainstalowaniu systemu nie otrzymujemy żadnego środowiska graficznego, otrzymujemy samą konsolę, menedżer pakietów, no kilka takich standardowych narzędzi Linuxowych i to jest wszystko. Musimy całość samemu skonfigurować. No i tu się, to się łączy z tym, system jest dla użytkownika. No, wychodzi to różnie. Często zdarza się tak, znaczy przynajmniej moje początki były takie, że 5 razy instalowałem pod rząd, dopiero za tym 5. razem udało mi się zainstalować system stabilnie. Więc nie wiem, co tu jest dla kogo, ale taka jest filozofia. Poprawny kod ważniejszy od wygody. No, tu tak samo. To się też łączy z tym Minixem. Wszystkie projekty związane z Archem bardzo łatwo zrozumieć. Tak samo skrypty startowe. No to jest skrypt w Bashu. Obecnie nie wiem, może ma 500 linii skrypt. Sam dość dużo go modyfikowałem. No teraz się rozleniwiłem, bo faktycznie trochę się poprawiło. Ale generalnie chodzi o to, żeby można było łatwo się zorientować, gdyby chciało się coś zmienić samodzielnie w systemie. Otwarcie systemu, no to oczywiście licencja GNU, wszystko na otwartej licencji. Są oczywiście repozytoria, w przeciwieństwie do Debiana, Arch nie rozdziela na wolne i wolne repozytoria, więc Flasha lub sterowniki NVD znajdziemy w domyślnych repozytoriach. Tak samo z wolnością. No i oczywiście Keep it simple, stupid. To jest właśnie ta główna zasada, żeby się wygrać przed użytkownikiem. Nie chcemy żadnych graficznych konfiguratorów. Wszystko, cała główna konfiguracja systemu to jest jeden plik,
może 100 linii, kilka zmiennych właśnie w baszu, tak samo konfiguracja menedżera pakietów, wszystko jest po prostu jak najprostsze. To oczywiście się łączy z brzytwą Okama, nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę, tak chyba brzmi, jeżeli dobrze pamiętam. No i właśnie tym wszyscy deweloperzy próbują się wyrugać, kiedy coś nie działa. Repozytorium, tak jak wspomniałem, główny repozytorium jest oczywiście Core. No, Core oczywiście działa sobie jak działa, tam się akurat trafiają stabilne pakiety, najnowsze, ale stabilne, jak twierdzą twórcy. Oczywiście to tylko bazowy system, ewentualnie, chociaż nie, znajdzie się tam V, chociaż Vim już nie, jak kto woli, ale system można zainstalować korzystając z samego repozytorium Core. Następne repozytorium to repozytorium Extra. Tam już trafia Vim, Firefox, wszystkie programy użytkowe, których używają deweloperzy. Deweloperzy są zbyt źli, żeby zajmować się pakietem, którego sami używają. Następne repozytorium to jest testing. Można się nazwą sugerować, że będą nowsze pakiety. No i fakt, będą nowsze, ale testing, jak nazwa sugeruje, to jest repozytorium testowe. Więc można się spodziewać, że po aktualizacji do repozytorium testing ciężko będzie włączyć system i paradoksalnie umieć raz stabilność z testing. Nie wiem. Deweloperzy może testują te pakiety w przeciwieństwie do tych, które puszczają do tych głównych repozytoriów. Więc jeżeli mam być szczery, to chodzi na to, że najbardziej się opłaca włączyć testowe repozytoria, jeżeli chce się umieć testowy i stabilny system. Następne repozytorium to, którym się zajmuję ja i kilkanaście innych osób jako zaufani użytkownicy, community. No, możemy tam oczywiście wrzucać pakiety bez własnego widzimisię. To się łączy z repozytorium użytkowników, którzy wrzucają proste skrypty, bo na tej zasadzie polega budowanie pakietów w Pacmanie, menadżerze pakietów Archa, do takiego no, półoficjalnego repozytorium. To wszystko trzeba samodzielnie skompilować. My jako zaufani użytkownicy wybieramy najpopularniejsze pakiety i wrzucamy do repozytorium. Analogicznie tu ma się start z testing. Muszę się przyznać, że już się przyłożyłem do zadbania o kultową stabilność Archa. Wpuściłem nie do końca, nie puściłem wszystkich zaktualizowanych zależności dla pakietu, no i oczywiście nie działało. A powinienem to puścić do testing, oczywiście, żeby ktoś zgłosił bugę. Trudno. No i Multibit. Przez długi czas dla systemów 64-bitowych pakiety 32-bitowe, jak przez długi czas Flash, no potem oczywiście znowu była 64-bitowa wersja, potem znowu nie, obecnie mamy znowu 64-bitową wersję, pozdrawiamy tą. To wszystko było w repozytoriach. No, duża część użytkowników na to narzekała, więc w myśl Slackware'a między innymi, repozytorium jest rozdzielone, ale tak samo zajmuje się nimi zaufani użytkownicy. Tu akurat miał do tego wkład drugi polski zaufany użytkownik, Mateusz Hery, dużo na to czasu poświęcił, jest od 4 lat zaufanym użytkownikiem. Ponad pół roku siedział nad tym, żeby rozdzielić, żeby to wszystko działało. Kilka słów o Pacmanie. Pacman jest, jak już powiedziałem, menadżerem pakietów w Archu. Został napisany w C. Nie ma tam żadnych wstawek C++ i tak dalej. Jest ewentualnie kilka struktur w Pythonie, pomocniczych. No, obsługuje zależności. Arch był mocno inspirowany Slackware'em. No, ale nie wiem, czy ktoś na sali używał Slackware'a. No, dużo osób nie ma. No, trochę to zadbała o masochizm. Można, ale komu się po jakimś czasie chce. Więc z takiego samego założenia wyszli użytkownicy, twórca Pacmana, a potem też użytkownicy już zostało z Pacmanem. W porównaniu do Apta, no oczywiście Pacman jest bardzo dobry. Pacman nie zajmuje dużo linii w kodzie. Jest bardzo prosty. Choćby cała lista pakietów do zainstalowania trzymana